Neonówka dała do pieca w Koszalinie. W Gnieźnie bojówka PO zapłaciła mandat w wysokości 100 zł za obrzucenie jajkami kolumny samochodów z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Glapiński kłamie w sieci. Orban afiszuje się z Trumpem. Orłoś przeprasza za Depardieu. Jak widzicie, tematów nie brakuje i chyba możemy sobie raz na zawsze wykreślić ze słownika określenie sezon ogórkowy, bo czegoś takiego po prostu nie ma. Czwartek, 4 lipca, Maciej Orłoś w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Zaczynamy. Ha! I tu was mam. Kto zauważył, że powiedziałem 4 lipca? Bardzo dobrze, że zauważyliście. Wystawiłem na próbę waszą czujność. Sprawdzałem, czy uważacie, czy słuchacie. Oczywiście dziś jest nie 4 lipca, tylko 4 sierpnia. Słuchajcie, jeśli słyszeliście o tym, że mam zostać prezesem firmy Orlos, która, jak twierdzi Polish To, powstała z fuzji firm Orlen i Lotos, to to jest oczywiście prawda. Antek próbuje się wkręcić do zarządu i przemyślimy tę kandydaturę. Do skeczu neonówki zaraz przejdę, ale najpierw jajka, to znaczy i jajka, i jaja. Jajkami została obrzucona kolumna samochodów z prezesem Kaczyńskim po spotkaniu z sympatykami w Gnieźnie pod koniec lipca. Sprawca został ukarany 100-złotowym mandatem. Policja poinformowała o wszczęciu czynności wyjaśniających. A jaja polegają na tym, że pan prezes w wywiadzie dla swojego ulubionego tygodnika sieci oskarżył przeciwników politycznych, opozycję, o nasyłanie bojówek na spotkania z elektoratem. Nasyłane przez nich bojówki atakowały ludzi przychodzących i wychodzących ze spotkań, opluwały ich, obrażały. Zdarzyło się też obrzucenie jadących samochodów. Wszystko to obnażyło, kim są nasi przeciwnicy, jakie metody polityczne stosują, jakiego używają języka i z jakich środowisk się wywodzą. Tworzenia zasłony dymnej, próby przykrycia tego wstydu. Donald Tusk, który w przeciwieństwie do prezesa PiS kontynuuje spotkania w różnych miejscach w Polsce, odpowiedział na te oskarżenia podczas spotkania. W Cieszynie tak. Każdy akt agresji, mówimy o tym gościu, który rzucał jajkami w stronę samochodu Jarosława Kaczyńskiego. Moim zdaniem to jest prowokacja. Szef PO wspomniał o ochronie prezesa. To są czasami dziesiątki samochodów i setki, jeśli nie tysiące policjantów, które PiS mobilizuje. Nie ma w Polsce bezpieczniejszego człowieka niż Jarosław Kaczyński. Nie ma takiego spotkania w Polsce, gdzie ja się pojawiam, żeby działacze PiS kogoś nie nasłali. Stara metoda. Znam Kaczyńskiego od dziesiątek lat. Jeśli ma coś na sumieniu, a on ma dużo, to jego pierwszą metodą zawsze było oskarżyć swojego oponenta o to, co on robi. Tak mówił Tusk. No więc jak? Czy ten człowiek, który rzucał jajkami w kolumnę z prezesem Kaczyńskim w Gnieźnie, był jakąś wyimaginowaną bojówką PO? Oczywiście, jak najbardziej. Czy reprezentował po prostu siebie i swoje wkurzenie na rządzących? No mam zdanie na ten temat, zgadnijcie jakie, ale i tak ciekaw jestem waszych opinii. A może to był jednak prowokator nasłany przez PiS? Jak najbardziej. Aha, dodam jeszcze, że prowadzący rozmowę z prezesem Kaczyńskim w tygodniku sieci, niezawodny Michał Karnowski poruszył kwestię niesłychanie ważną. Wrócę jeszcze do obrzucenia pana samochodu. Mało kto pamięta, że taki był pierwszy zamach na księdza Jerzego Popiełuszkę. I odpowiedź prezesa. Tak, i to przez tych samych ludzi, którzy go potem zamordowali. Wtedy to były kamienie, teraz jajka, ale jest to równie niebezpieczne dla pasażerów. Nieprzeszkolony kierowca zwykle reaguje na taką sytuację nagłym skręceniem kierownicy, próbą uniknięcia zagrożenia i odjechania w bok, co często powoduje wypadek. Czyli ten nieszczęsny pan od jajek jest być może bojówką PO, a przypomina w tym zamachowców na księdza Popiełuszkę. Ja bym tego pana od jajek profilaktycznie po prostu zamknął, tak na miesiąc mniej więcej, i zbadał, jakie jeszcze ma powiązania. Chmurka się przejęzyczyła, jaja nie do wytrzymania. Jeśli chodzi o neonówkę, to bardzo lubię ten kabaret, nie tylko dlatego, że przed laty zrobili niezwykle śmieszny sketch na temat Telekspresu. A po występie w Koszalinie na festiwalu kabaretu, który to festiwal był transmitowany w Polsacie, lubię ich jeszcze bardziej. Dlaczego lubię ich jeszcze bardziej? No dlatego, że rola kabaretu polega w dużym stopniu na tym, by ciągnąć łacha z rządzących. W sposób zabawny, bo kabaret powinien być zabawny. Neonówka w sketchu Wigilia 2022 pokazała w sposób zabawny, w tak zwanym krzywym zwierciadle, spolaryzowanie polskiego społeczeństwa oraz niezdrowe emocje towarzyszące polityce. Emocje nakręcone przez polityków i Kościół.
zacytuję wam fragment. Syn mówi do ojca. Jesteś taki pożyteczny idiota, oni ciebie w ciula robią, a ty się po prostu dajesz, a oni się bawią. Kasę wywalają na lewo, 70 milionów wywalili na wybory kopertowe, 2 miliardy idzie na tępą propagandę w TVP, do tego Ostrołęka, CPK, Turów i inne przewałki. Wiesz, ile za te miliony można byłoby dzieci wyleczyć? A my, jak te łosie, zbieramy na akcjach charytatywnych, a rząd ma to wszystko w dupie. No przecież ja o tym samym mówię w WTS-ie od 2 lat i nikt się nie oburza. Może oprócz troli internetowych. A po występie neonówki potworne zamieszanie, dyskusje, polemiki, jakby nie wiem, co się stało. A oni prawdę powiedzieli. A propos kabaretu, polecam wam bardzo rozmowę o neonówce i w ogóle o roli kabaretów w Polsce kiedyś i teraz z Beatą Harasimowicz w Onecie. Z Beatą Harasimowicz, nazwaną matką chrzestną polskiego kabaretu, która o kabaretach wie wszystko, a ja coś o tej jej wiedzy też wiem. Tak, od 2 lat obnażamy w WTS-ie głupotę władzy. Od ponad 2 lat. Od 2 lat WTS ma swoje miejsce na patronite.pl, ma swoich patronów, z których jesteśmy bardzo dumni i których pozdrawiamy serdecznie, a też przy okazji, jeśli uważacie, że WTS to program, który zasługuje na obecność na YouTubie i Facebooku, to możecie nas wspierać jako patronki i patroni. Dziękujemy bardzo. Poza tym przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu, obserwowaniu, udostępnianiu i komentowaniu. Każdy komentarz jest mile widziany, o ile nie jest trollowskim bełkotem. A propos bełkotu, prezes NBP Adam Glapiński też się popisał i też na łamach sieci. Żeby było jasne, nie jestem zagorzałym fanem tego tygodnika. Wręcz przeciwnie, powiedzmy sobie jasno, w ogóle nie jestem żadnym fanem zagorzałym czy nie zagorzałym. Ale nie da się nie zauważyć pewnych wypowiedzi na łamach sieci. Kaczyńskiego już dzisiaj cytowałem, teraz Glapiński. Tu chodzi o zrealizowanie niemieckiego planu. Obalić rząd, wprowadzić Polskę do strefy euro, podpisać się pod pomysłem państwa europejskiego. Taki jest ich plan. Z tym planem został wysłany do Polski Donald Tusk. Polacy realizujący plany obcych państw kosztem Polaków, ich poziomu życia, bezpieczeństwa, niepodległości. To nie są patrioci, to konformiści, tak jak przed laty komuniści w Polsce. To dziś elity Platformy Obywatelskiej. Ta reprezentacja w Parlamencie Europejskim to często pierwsi sekretarze komunistycznego PZPR, będącego agenturą sowiecką w Polsce. O, poważne oskarżenia, zarzuty, mocne słowa porównywalne z nawiązaniem do księdza Popiełuszki w rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. No to taki mały fact-checking wykonałem, żeby sprawdzić, czy te słowa prezesa NBP to dziś elity Platformy Obywatelskiej, ta reprezentacja w Parlamencie Europejskim to często pierwsi sekretarze komunistycznego PZPR. To prawda czy fałsz? Sprawdziłem to. Sprawdziłem życiorysy wszystkich europosłów i europosłanek należących do PO. I jaki jest wynik? Czy są wśród nich pierwsi sekretarze komunistycznego PZPR? Właściwie powinno się powiedzieć komunistycznej PZPR. Otóż, uwaga. Nie, nikogo takiego nie ma. Tego nikt się nie spodziewał! Jedyna osoba z PO w Parlamencie Europejskim, która należała w PRL-u do PZPR, to Danuta Hibner, ale ona też nie była pierwszym sekretarzem. Podsumowując, prezes NBP Adam Glapiński w wywiadzie dla sieci kłamał. Bingo! Zanim wspomnę o kolejnej żenadzie w wykonaniu Viktora Orbana, premiera Węgier, zaproszę was na kącik kulturalny, ale najpierw samokrytyka. Otóż w poprzednim WTS-ie wspomniałem o bezgranicznie kochającym Rosję i Putina Stevena Seagala i jego miłość porównałem do miłości Gerarda Depardieu do Rosji i Putina. I z tego porównania się wycofuję, zresztą z przyjemnością, bo Depardieu w przeciwieństwie do Seagala to świetny aktor, więc wycofuję się, bo jak słusznie przypomniał mi Antek, owszem, kiedyś Depardieu się w Kremlu kochał, ale po ataku Rosji na Ukrainę skrytykował Putina i wezwał do przerwania walk, za co spotkała go mocna krytyka ze strony kremlowskich dygnitarzy. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak jest teraz z Depardieu, ale mam nadzieję, że zdanie na temat Putina zmienił na dobre. Tak więc, monsieur Depardieu, pardon. Nic tu nie zaszło. Nic. Właśnie. Zanim oddam głos Antkowi, który przedstawi informacje kulturalne, chciałbym przestrzec was przed mocno reklamowanym filmem na Netflixie Grey Man z Ryanem Goslingiem. Otóż to jest jeden z najbardziej beznadziejnych, głupich i niepotrzebnych filmów, jakie w życiu widziałem. Jest może lepszy od filmów Wegi, ale jeśli w ogóle jest lepszy, to naprawdę minimalnie. Witam Antosiu.
Witam. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od mojego ponownego zachęcenia Państwa do obejrzenia nowego filmu Davida Cronenberga, na którym dopiero co byłem w kinie. No, jak ktoś lubi, to zrozumie, jak ktoś nie zna, to niech pozna. Naprawdę ciekawy film, ale trzeba na niego iść z odpowiednim nastawieniem, to znaczy spodziewajmy się średnich dialogów, tego, że czasem fabuła się gubi czy sens i drętwoty aktorów, ale uwierzcie mi, wszystko to jest zamierzone i takie ma być. Film Zbrodnie przyszłości polecam. Przy okazji widziałem też zapowiedź filmu Wegi o Wedze i powiem Państwu, jest moc, będzie dobrze. A teraz muzyka i Beyoncé. Królowa Popu wydała nowy album i jest afera. W jednym z utworów użyła słowa spaz i choć używane to słowo jest w języku potocznym jako określenie utraty kontroli kogoś głupiego czy niezdarnego, przez osoby niepełnosprawne uznawane jest za obraźliwe. Wokalistka zareagowała błyskawicznie i słowo z utworu usunęła. A teraz muzyka i Carves z Ido Heart w utworze Mordo Daj. Całkiem niedawno, 23 lipca, premier Węgier Viktor Orbán dał popis swoich rasistowskich przekonań podczas wizyty w Rumunii. Przypomnę, mówił, że kraje, w których dochodzi do rotacji Europejczyków z nieeuropejczykami, nie są już narodami. Istnieje świat, w którym narody europejskie mieszają się z tymi spoza Europy. To jest świat ras mieszanych. Jesteśmy gotowi mieszać się między sobą, ale nie chcemy stać się rasą mieszaną. Wspominałem o tym w poprzednim WTS-ie. Teraz mamy ciąg dalszy. Po tej wypowiedzi Orbana na znak protestu do dymisji podała się socjolożka Suza Hegedus, która przez wiele lat była doradczynią premiera i jednocześnie specjalną pełnomocniczką do spraw integracji społecznej i modernizacji. Według niej słowa Orbana były czysto nazistowskim przemówieniem i jasnym przejawem dyskursu nienawiści na tle rasowym, który jest nie tylko dyskryminujący, lecz także absolutnie nie do przyjęcia. Suza Hegedus jest Żydówką, której rodzicom udało się przeżyć Holokaust na Węgrzech. No i w takiej to właśnie atmosferze skandalu Viktor Orbán wsiadł w samolot i poleciał do Stanów Zjednoczonych, żeby uczestniczyć w corocznej konferencji konserwatystów w Dallas. Mało tego, przyjął zaproszenie Donalda Trumpa do jego posiadłości. Panowie pozowali do zdjęć z kciukami w górę, z uśmiechami. Jak to ujął Trump? Great spending time with my friend Viktor Orbán. Omówiliśmy wiele interesujących spraw. Czy była wśród tych spraw czystość rasowa? Nie wiem. Natomiast jestem pewien, że wspaniałym rozwiązaniem dla Orbana byłoby, gdyby mógł prosto z USA po tych spotkaniach polecieć do Moskwy na spotkanie z kolejnym jego idolem, czyli Władimirem Putinem, ale to się może niestety nie udać tym razem. Jak tak patrzę na Orbana, słuchajcie, to myślę sobie, że Węgrzy to mają jednak gorzej od nas. I to tym razem wszystko w WTS-ie. Widzimy się już w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.